No hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Shadow of the Tomb Raider. I teraz tak, spojrzałam sobie na mapę i zobaczyłam, że tu jest jakaś notatka. A tu jest tylko butelka. Miało być tak pięknie, takie piękne rozpoczęcie. Myślałam, że właśnie znajdę tu jakąś notatkę, a jednak nie. Czyli to będzie chyba w dalszej części. Kurczę. Poczekajcie, tam coś jeszcze jest. Ale jak tam doskoczyć? Aha. No na pewno nie tak. Spróbujemy jeszcze raz. Jakiś nie wiem, czy potrzebuję jakiegoś mega rozpędu. Oj, tam u góry jeszcze coś jest. Okej. I teraz tak, tu jest ta liana. I teraz gdzie, moi drodzy państwo? Tylko z powrotem? Coś tu wisi ewidentnie, słychać. No zobaczcie, z tej strony to widać, a tam się pewnie nie dostanę. No, a tu myślałam, że będzie notatka. Mogliśmy to w ogóle górą zrobić. Na to wychodzi. No nic, przejdziemy dalej. Zobaczcie, ta notatka znajduje się tutaj, na zewnątrz może. Nie wiem, zobaczymy. Wyjście w każdym razie tutaj z tej lokacji znajduje się w tym miejscu. I tu ich coś przeatakowało. Tylko jak ja przychodzę w to miejsce, a pewnie zaraz wejdę... No może jednak będziemy udawać się w tą stronę? Boże, wszędzie ciała. Te stworzenia ich zabiły. Ale dlaczego? Johna, nie mam na to miejsca. Coś widziałam. Na ludzi trójcy poluje jakieś stworzenie. Czy co? Wydawało syczące dźwięki. Poruszało się tak szybko. Elaro, to brzmi jak legenda o Pisztako. Robisz sobie z nas jaja? Nie, wiem co widziałam. Nic ci nie grozi? Właśnie wracam. Pamiętacie właśnie tę legendę o... Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Raport i wyniki prac ekipy poszukiwawczej. Dział Ameryki Środkowej i Południowej. Do wiadomości doktora Domingueza. Meksyk. Cozumel. Odkryto świątynię Chakchel. Teren zamknięto i oczyszczono. Brazylia. Region Itiximitari, ślepy zaułek. Teren zamknięto i oczyszczono. Ekipa przeniesiona do Trynczy i Rabakaha. Region Munduruku, brak wyraźnych efektów poszukiwań. Problemy z władzami, zalecane zamknięcie terenu. Czekamy na rozkazy. Region Trynczy i Rabakaha, postępy w kontaktach z miejscowymi plemionami. Prace trwają. Peru, Kugłakiaku, odkryto świątynię. Badania trwają. No tak jak na to patrzę i gdybym miała to odczytać Kuwłakiaku, a Trinchiera Bakha, ja w ogóle nie jestem w stanie powtórzyć, bo tutaj Bakhaja może bym przeczytała, ale nie inaczej. Teraz tak, człowiekopodobne stworzenie tam było, bo zaczęłam mówić, ale mi przerwało. To się pewnie dowiemy, że to są jacyś dzicy. Chociaż Golda pozbieramy. Jest i świątynia.
Na to miejsce jeszcze się znalazło. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. No. Od dostatku głowa nie boli, prawda? Właśnie, przy okazji, skoro wracamy, może uda nam się czytać ten obelisk. Pewności nie mam, ale możemy spróbować. Nie jestem pewna. Dialekt wygląda znajomo, ale coś mi tu nie pasuje. Jednak jeszcze nie. Monolit, przepraszam. Czy ja na górze byłam? Chyba byłam. Tędy nie wyjdziemy, to już widzę. Spróbujmy jeszcze, może tędy się dostać. Na górę. Tak, ewidentnie nie w tę stronę. Tutaj jakie było zadanie? Zniszczono te totemy. Nie wiem, nie jestem w stanie ich dostrzec. Na pewno gdzieś są, ale gdzie? Specjalnie jakoś za nimi biegać nie będziemy. To może były ich totemy i ostrzeżenie od nich. Kto to wie? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Jest ognisko, rozpalmy. I wydajmy w końcu punkty umiejętności, bo mamy ich pełno. 6 powinno być. No właśnie. Zobaczcie, uzyskaliśmy coś nowego, czyli orli szpon. Kiedy siedzisz na gałęzi, użyj strzał z liną, by zabić i powiesić wroga. To już otrzymaliśmy. I żmijowa pułapka. Coś tu miałam ze strzałami wybrać, ale nie pamiętam. Czy już to wybrałam? Szybciej napinaj łuk do maksimum, co skraca czas. Nie, to nie było to. To było to, prawda? Małpie stado. Jednocześnie wystrzel strzały w 2 cele namierzone przy przybliżeniu. Weźmy to sobie. L1, R1, przybliż R3. Ok. Chyba zapamiętam. I teraz tak. Instynkt przetrwania podświetla cele wyzwań. Mierzenie w głowę wroga aktywuje wspomaganie celowania, to tak sobie. Po zabandażowaniu ran w czasie walki na chwilę uzyskujesz odporność. Może ta woda, bo jednak się przydaje. Oddech kajmana. Albo kameleon. Potrzeba mniej materiałów, by przywrócić historyczne stroje do świetności. Nie wiem tylko, na razie z tymi tych materiałów mamy pełno. Nie wiem, jak to będzie wyglądało później. A z drugiej strony nie wiem, jak będą wyglądały tak naprawdę te stroje i czy to nie będzie głupio na nie wyglądać, żeby nam to nie psuło. Jeszcze może coś ze zwierzętami, gdybyśmy skórę chcieli pozyskać, bo tego chyba dostajemy najmniej. Rzadkie zwierzęta. Zwiększa szanse na znalezienie rzadkich zwierząt. Mamy jeszcze truciznę i jad z pająków. I to też jest ciekawe. Jeden punkt umiejętności kosztuje. To zostałyby nam 2. I to 2 kosztuje. Zobaczmy ile oddech kajmana. 2 punkty. Więc weźmiemy sobie oddech kajmana. I weźmy na razie truciznę. Ekwipunek. Wydajmy te części, które mamy. No łuk, tak sobie myślę. Ulepszenie jedno jest dostępne, bo już widzę go, no tak, pięknie go rozbudowaliśmy. Okej, okay. Czyli mamy zakładanie strzału jest łatwiejsze i szybsze. No dobrze, mamy na full. I teraz tak, broń mnie interesuje, bo ja ten tłumik przecież kupiłam do niego, czy nie? Tak, to jest ten alatłumik, na to wychodzi. Gwintowane lufy zapewniają sprawniejsze i precyzyjne, okej. Okay. Szybkostrzelność. Przeładowanie. Większy magazynek. Ergonomiczny chwyt.
lepiej i kontrolować odrzut. Wyrwałeś mnie te obrażenia może. Co my tu mamy? To mnie nie interesuje. Czekana oczywiście i noża nie możemy zmienić. To jednak ten pistolecik jeszcze tutaj ulepszymy. Nie wiem, czy mi potrzebne jest tak to przeładowanie. Może ten odrzut. Niech będzie ta precyzja. Wiem, że mamy tutaj jeszcze jedno dostępne ulepszenie, ale nie. Spróbujmy jeszcze z tym coś zrobić. Odrzut. Szybsze strzelanie. Przeładowanie. Magazynek. Chromowana lufa drastycznie zmniejsza opór przy wystrzale, co przekłada się na większe obrażenia. Nie jeszcze tych części mamy z tego co widzicie, nie? No dobra, i to by było na tyle. Tu może pójdziemy w magazynek. Wydaliśmy wszystko, co mieliśmy, więc na dobrą sprawę będziemy mogli zbierać na nowo. Szybka podróż. Na razie niepotrzebna. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Dobrze, czy my teraz idziemy w dobrą stronę? Nie bardzo. Tu musiałabym się dostać. Na drugą stronę, ale jak? O, dokładnie w to miejsce. Nie ufcie, że będziemy musieli iść naokoło. Okej. No trudno. Jak trzeba, to trzeba. Kogoś tam słyszę. Z prawej strony. Polowanie. Zabijaj zwierzęta i zdzieraj z nich skóry, żeby zdobywać materiały do wytwarzania. No to wiemy, już to robiliśmy. Kurde, i ucieknę, nie? No cóż, nie schodzi na tego hita. Przykra sprawa. O. Czy tu była jakaś żabka? Jest. Mamy pajączka. I sprawdźmy teraz, jak to wygląda. Aha. Wałęsak. Trucizna zebrana z tych pajęczaków może być używana do wytwarzania strzał halucynogennych. Cudownie. A tu czy wałęsak właśnie ten, jak to było, brazylijski nie powodował... wyzwodu długiego i bolesnego. Pozdrawiam Janka. Balon z helem nie pomoże. Uwaga! O, dostałam! ¿Tiene algo que quiera comerciar? Nie, nie mam. No i co, jestem prawie na miejscu. Zobaczcie, jak tutaj sobie chodzą. Też wałęsaka ubiłam. Chciałabym te... Okej. Jeszcze te żabki niebieskie napotkać, ale to będzie gdzieś bliżej dżungli. Jesteśmy na dole. Gdzie na dole? Idę na górę, więc to chyba nie ta ścieżka, ale czy ja tu byłam? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że szłam po prostej wcześniej. Może jednak nie.
Oni coś odkryli na dole. Kurde, Lara nie może biec, więc teraz przyjdzie mi się pięknie, potem pozwiedzamy, prawda? Zobaczcie, jakie tutaj sufity mają zrobione. No stąd przyszłam. To gdzie na dół? Aaa, skubańce. I teraz tak, ja nic nie widzę. Hej. Byliście na dole? Czekaliśmy na ciebie. Jak myślisz, co znajdziemy? Malowidło przedstawiało serię prób. Możliwe, że znam inną drogę. Okej, spróbujmy spotkać się po drugiej stronie. Dobrze, że upływ czasu spowodował opóźnienie mechanizmu. No to co? Lara znowu sama, a tamci randkują bez przerwy. Dwie takie zagubione dusze, prawda? Bez swojego miejsca. No tak, wszystko jasne. No, cudownie to wygląda. I znów ten orzeł. Zaryzykuję. Ale nie tak. I sprawdzę, czy mogę tam doskoczyć. Nie mogę! Tu już widzę, że nie mogę. Nie spojrzałam, co było na dole. Na szczęście woda, więc przeżyliśmy, prawda? Teraz tak, tędy można przypłynąć. Ale zobaczmy, czy nie ma czegoś tutaj. Roślinki ewentualnie. Max. No dobrze. O, jeszcze coś tutaj było? Nie. Dobra. Wdech i płyniemy przy siebie. Komuś tutaj się nie udało? Czy co to było? No nie. No nie. No nie. Popłyniemy prawo. Zdrowa dziewczyna, zdrowe płuca. No nie, znowu ona. To są mureny, jakby co nie węgorze, ale... Shit. Pytanie, czy zdążę. Lara, ten... Ach, kurde, myślałam, że to maszynnik. Ale gdyby tak kawałek, prawda? Bylibyśmy urządzeni. Jonah, na przyszłe lata. Wyszłam w jakiejś jaskini. Wygląda na to, że byli tu już jacyś ludzie. Jonah? Brak zasięgu. Nie podoba mi się strasznie ta miłość do drewna, do tych pali. Kiepsko. Ale to jest trochę uzasadnione, prawda? Czy coś schowali tutaj dla nas? A jest jednak. Mówię, że to urna tak wygląda, ale prawdopodobnie urną nie jest.
Dobra. O, jest złoto. A. Tego też mamy max, więc... Pozostało się wspinać. Zostaw włosy, zaraz i tak zamoczysz. Czy to jest jakiś totalny pech po prostu? Dobrze przynajmniej, że rozpędu brać nie trzeba. Okej, okay, do góry. Tutaj mamy na prawo. Okej, okay, widzę ściankę. Dobrze. I teraz do samego końca i na ściankę szczekamy. Okej. Okay. Lara, odwróć się. Johna, jeśli mnie słyszysz, wydaje mi się, że nadal dobrze idę. Jestem przy próbie z pająkiem. Będę się wspinać na szczyt. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. I teraz tak. O, znów coś jest w wałęsach. I wałęsak. Widziałam skurczybyka, łaził tutaj gdzieś. Nie wiem, czy iść tędy. Chyba z tej strony też coś było. No właśnie. Dobrze, zajrzyjmy więc. Może te dwie drogi prowadzą do tego samego miejsca, a może nie, nie wiem. Aha, jednak nie. Co my możemy tutaj zrobić w takim wypadku? Nic? Po prostu wracamy. Okej. Okay. Spróbujemy. Uda się. Kurde, full wypad. Nie wiem. Walka z kamerą. A mogłam po prostu się wrócić. I byłoby szybciej. Dobrze, że już to mamy opanowane. Miałam tego środka się tutaj złapać. Ale coś nie pykło. Nic nie ma. Okej. Jadę do sprzedaży dla kupców. Straszne. Jesteś tych obowiązanie i... A teraz gdzie? Ha! Ciekawe. Wchodzi na to, że muszę się cofnąć.
przed siebie. Ale przecież tutaj byliśmy. I co ja mam tu zrobić? Nie mam pojęcia. A jednak, muszę jakoś przeskoczyć tą górą. Ale gdzie dokładnie? Czyli musimy wspiąć się tutaj. Ten jadajt był dodatkową. I musi nam się udać. Cudowno. Tak, bo my przyszliśmy przecież na prawo, mamy mi się dostać na górę. Jest, w końcu się udało. Teraz trzeba się rozbujać. Próba orła. Niewiarygodne. Johna, jestem przy następnej próbie z orłem. Ma coś wspólnego z wiatrem. Nadal kieruję się na zachód. Schodzę teraz niżej. Mam tu podziemną rzekę. Oni się tam bawią, a my musimy pokonywać przeszkody. Pytanie, co teraz? Piękne odbicie Lara, szóstka. Piękne są to lokacje. Próba orła. Stąd ten orełek. Na malowidłach. Tam chyba mogliśmy wejść na górę, ale ja chcę zobaczyć, co jest tutaj. No właśnie. Kiedy świat wokół nich zaczął się rozpadać, ludzie postanowili się przenieść. Powierzony im artefakt nakłaniał ich do wędrówki na południe, by nie przejęli go ich wrogowie. Ach, stąd! Stąd ich ta wędrówka. Dostaliśmy skórę. Teraz tak, tędy nie wyjdziemy. Nie, tu już padaliśmy. Tędy też nie? O, zagadka. Myślałam, że tego się chwyca. Może z rozbiegu. Poczekajcie, ale jak tu wejść? Wciąż stoi po stuleciach pełnych trzęsień ziemi i burz. No dobrze, moi drodzy, ale to by było wszystko w tym odcinku, także próbę orła przejdziemy sobie w kolejnym. Czuję, że będzie sporo upadków z wysokości. No, wygląda cudownie, prawda? Ja wam oczywiście dziękuję serdecznie za odcinek i
Zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Pa, pa.